Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii Zagrajmy w Sword and Sandals 3 Solo Ultratus. W tym odcinku będziemy wbijać poziom 74, czyli łatwo policzyć, że dwa odcinki pozostały do końca. I bardzo możliwe, że nie będzie kolejnych, nawet jak nie wiadomo co się zdarzy. No a poprzednio sobie nabijaliśmy. Kupiliśmy coś nowego, no oczywiście, że tak, tą szatę, 9 do intelektu, czyli 1 więcej, dodatkowo 1 do Firemastery, czyli to z czego korzystamy, i 2 do Agility. Też broń sobie kupiliśmy, dodatkowe 2 intelektu i 15 do Magicka Regeneration. A resztę trzeba sprzedać. Też za pancerzami będziemy się rozglądać, ale jeszcze 11 bitew, czyli liczmy 12. O, kolejny silny przeciwnik, jak widzicie. 22605. Ostatnio był jeszcze silniejszy. Od tego o 200 chyba. Bo nie poszło z nim tak łatwo, jakbym się spodziewał. I szósteczka, no prawie 1900, to jeszcze wzrosło, super. A, bo za level. No, chciałem ten próg 2000 przełamać, nieważne jakim czarem, aby po prostu przełamać. No, tu jakiś glut korsarz, już z takimi walczyliśmy. I wbijamy. Boss nie będzie trudny, mam nadzieję. Jakoś go może pokonamy. W następnym odcinku podejść planuję minimalnie 3, a maksymalnie 10. No, tu akurat coś. Zagrzecznie, cicho. Jedyneczką bym go dwójeczką pokonał, ale trójeczką. Trójeczki nie mam, no to czwóreczką. Można też kamery sobie ujęcie zmieniać podczas walki. Ale ja jestem przyzwyczajony do tego, więc nie zmieniam. Szanowałem przeciwnika, bo najsilniejszym atakiem go zaatakowałem. To powinna wystarczyć czwóreczka. I wystarczyła. Niby 75% resist, ale tylko w teorii, bo w praktyce było 0. O, znowu prawie 1900. Im więcej, tym lepiej. Tu ma ponad 1400, czyli piąteczka. Następny przeciwnik, 76. Jakim cudem on ma 76 level, jak można mieć tylko 75? Jak się zastanawiam. Chyba, że ja mogę też nabić 76. No to raczej jest niemożliwe. Nabijemy 75. Nawet jak 76 można, to nie ma co szaleć. No nie udało się tak jak chciałem. To po prostu go atakujemy. O, tu sporo, 50%. No tu akurat 50% było, faktycznie. Trzeba lawirować, tu mamy dodatkowo 1500. Ten dosyć wytrzymały, też ponad 2000.
Zbroja robi wrażenie? Nie, nie robi na mnie wrażenia. Tu akurat wszystko wchodzi jak w masło. Kolejny przeciwnik. Broń słaba. Akurat wystarczyło 1900. Teraz już powinno być i jest. Wątpię, że jakiś szpikulec lepszy dostaniemy. Patrzcie, tu 4, 4, 8. Jakby jeszcze 4 było, 12. O, patrzcie, tu jest 12 do... To ten sam? 12 do intelektu, 15 magicka regeneration. 12 do intelektu, tak. Tylko, że to jest wymagane... Nie, 48. To ta sama broń, co wcześniej była. Ale jest bardzo dobra, więc niech może sobie być. O. A, to samo, dobra. Idziemy teraz tu, żeby się nie mylić. Tylko dwa, to już lepiej. Cztery. Im niżej, tym jakoś więcej intelektu. Ale nie zawsze. Teraz nawet siekierki zobaczymy. Może być więcej o punkcik nawet to, żebyśmy kupowali. Ale tu jakoś jakby się nie zanosi. Dobra. Idziemy do prawdziwej kuźni. O, proszę. Arms 9 do intelektu, ale mamy zdecydowanie lepsze. Zbroja 10 do intelektu, to już wtedy ją odrzuciliśmy. Dobra, jeszcze tu coś może być. To jest hełm. No widzicie, tarcza tu jest 900, a tam była tylko 700. Więc widzicie, lepsza może być zaraz coś tu widziałem. 6 do intelektu, 5. No tarczę tutaj 600 obrony, znaczy no. 600. Tu ile tego intelektu? 4, nie więcej. Nie widzę nic dobrego. Wracamy z powrotem do walki. 1200, czyli czwóreczka. No troszkę więcej nawet polosowało. Tu by nawet wystarczyła dwójeczka. Jeden punkcik mi został, tak myślałem, że zostanie. No widzicie, jak to sztywno losuje, że nawet jeden punkcik może zostać. Tak nie powinno być. A czekajcie, ten pancerz to chyba jego pozbawiałem pancerza. Te dwa czary na pancerz, co my patrzyliśmy. To jakoś tak było, że... Tak jak w dwójce, ten pancerz się rozpada. Nie mamy go. No, resist był. Może nie 100%, ale 400 punktów to tak. 400 z 1600 to 25%. Właściwie to z 1900, to nawet z 2000, to 20%, ale na pewno nie 100. Więc nie wiem, jak to oni liczą.
No, przedostatni level się nabija. I później po bossie. Ten ma tą tarczę, z którą sprawdzaliśmy, i patrzcie, ile obrony ma. 1800. Ile? 600 zbroja, ile? Nie widać. Shoulders 100. No dobra. O, tutaj będzie trudniej. Czekajcie, 700 plus 500, 1200, 1300. O! Trzy ataki, słuchajcie, ale jakbym chciał, to w dwóch bym go pokonał, więc to nie jest współmierne. To akurat o dwa mniejszy, tak jak i może być o dwa większy. O, ładnie wygląda ta broń. 3 dziecha. Zobaczymy, czy uda się w ten sposób. Nie udało się, spodziewałem się tego. To 44 mnie ładuje. Wstyd. Ładnie wchodzi, 10% to nie było. To dokładnie 50 z 2000. To będzie 5%. 4%, chyba tak. Też może za mało policzyłem, ale dobra, nieważne. 2. No jak, przecież 2%. Nie, 2, 2. A to by było 4. Ja nieważne. Ładujemy. Dwójeczka wystarczyła. Ile do resetu? Coś czuję, że dużo. 7 bitew. No, czyli liczmy 8. 5 plus 3. Na razie idzie bez zarzutu. No ale jeśli, tak jak mówiłem już wielokrotnie, jeżeli chcecie poczuć dreszczyk emocji... Ile ten łuk ma? Do 30? No to lepiej po prostu grać mieczami. Bo kiedyś, wiadomo, że w czasach gladiatorów nie było żadnych czarów tak rozpowszechnionych jak tutaj. No to już dwójeczką go nie ściągnę. Ale czwóreczką jak najbardziej. Dobra, 1400. To też nie wystarczyłaby piąteczka. No dobra, pobawimy się. O, wystarczyło. Nawet z setną namiastką. No i teraz jeszcze 3. Ten ładnie 1750. Ale nie wygrasz z moim ogniem. O, wygrał. Niemożliwe. Procentowe rezisty w sprzęcie możecie zdobyć. ...1400. To nawet ze zmniejszeniem to piąteczka. Bo by losowało więcej. No, ponad 2000. Co to za... zbroja, tarcza, niby nic, ale wytrzymuje. Silny jest. Dobra, już jest 3. Reset, sprawdzamy sprzęt. Ostatnio była taka sama broń, ale teraz już niemożliwe, żeby 3 razy po kolei nie zmienili. Tu ogólnie mały wybór był teraz. Zobaczymy tutaj.
Inne bronie. O, coś było. 9 do intelektu. Dwuręczny. To wiadomo, że. O, patrzcie. Jest tutaj. Do intelektu 13, tylko no niestety jest dwuręczny, no. Ale dobra, mamy 12, nie ma co narzekać. Jakbym miał 10, to bym mógł, ale. Na 12 to nie będę. Shouldersy 9 do intelektu, to akurat mam lepsze. Coś było, intelekt, intelekt, tutaj też, ale jednostki. No zawsze, najpierw powinien być najmniejszy, później największy. Tak naprawdę na dole powinien być pierwszy, a później wyższy, ale już się tak przyzwyczaiłem, to niech będzie. Co my tu wyhaczymy? Coś było. A właśnie, 10 do intelektu Tinksy, 2 do Vitality. 10 do intelektu, 2 do Vitality Tinksy. Tinksy czy Shins? Tinksy. Shins to takie, Tinksy. No. O tak będzie łatwiej. Są Shinsy, a Tinksy gdzie są? Tu też są Shinsy. 10 do intelektu i Necromancer Resist. Chyba tu nie ma nic lepszego. Z 75 i tak nie możemy nic kupić, ale przynajmniej zobaczymy, co później będziemy mogli. O, coś było. A to głowa 9 do intelektu. To była jakaś szata. Mi jakoś znikła, dobra. Lecimy dalej do walki. Teraz już chyba do końca nawet możemy. No spokojnie, będzie dobrze. 1400. No nie wystarczyło. Wątpię, że to się uda. Miałem rację. Wątpić. No dobra. Kolejny przeciwnik, zapraszam. Ponad 1800. Ale ogień jednak zwyciężył. Może myślał, na raz to mnie nie zdejmie, a ja go na raz. No, nie wystarczyło, dziwne. I jest. Prawie stuwa. Fajny skill. 2150. A myślałem, że tarczę ma tą 900. Zbliżamy się powoli. No ale jednak następny poziom będzie taki bardzo jubileuszowy. 3/4 setki.
jubileusz 3/4-setny, tak by się to nazywało. Tarczy prawie nie widać, jakby miała sporo rezistów. No, czas lepszy niż w poprzednim odcinku, chyba. Natomiast zobaczymy. No, tu troszkę przesadziłem. No, jakby mieć najmocniejszy atak 800, to by była zabawa. Tylko, że bossów byśmy nie pokonali wtedy. By było bardzo trudno. Akurat zwykłą czwóreczką. O tą damy radę. 20% rezistu. W teorii, w praktyce 0. 1600. To powinno wystarczyć. Jest. Teraz mam większą regenerację magii jeszcze niż poprzednio, ale i tak mi się nie kończyła. Ponad 2200, 2300. I pokonany. No, nie ma litości. I pyk. Tysiąc nie ma co, na wszelki wypadek zaatakuj mocniejszym. Czyli, a jednak rezist był. Nie udało mi się to. Czy mi gra i nie może się przebić przez mój pancerz, który odbija każdą falę. Stało mu i jest. Level up. Wiecie, najgorsze, że nie mam co tu dawać. A tu może być 11. Aha, bo tutaj tu max jest. To musimy coś innego wymyśleć. Duel miecze, mistrzostwo nie. Co to jest w ogóle? Selected Tinted. Przerwanie bonusów, nieważne, nieważne. Czy też nie gitary, to ewentualnie to może. Doodle Mastery, Acrobations, dobra, niech będzie już to. Akrobacje jakieś. No i dobra, level nabity 74. W następnym odcinku kolejny i boss, więc musicie to obejrzeć. A tymczasem myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć!